Dzisiaj mamy oficjalne otwarcie budynku posterunku Policji w Miejskiej Górce. Ten budynek dotychczas funkcjonował jako rewir dzielnicowy w Miejskiej Górce. Od dzisiaj oficjalnie będzie on pełnił funkcję posterunku Policji w Miejskiej Górce. Panie Nadzieńskim, na dzisiejszej uroczystości bardzo serdecznie witam komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Kierownikiem posterunku jest kierownik aspirant sztabowy Marcin Spica. Docelowo w posterunku Policji w Miejskiej Górce będzie służyło 8 funkcjonariuszy. Są to policjanci dzielnicowi z zespołu wykroczeń, jak i dochodzeniowcy. W trakcie remontu nowego posterunku zostały wymienione praktycznie wszystkie jego elementy, począwszy od elewacji zewnętrznej, ocieplenia, strodachu. Wymienione zostały okna, drzwi, w sumie zostały pomieszczenia zmienione, ich układ został zmieniony, przystosowany do większej ilości policjantów, którzy będą tutaj pracować. Na ten stan osobowy właśnie zobaczyć zdjęcia z poprzedniego okresu. Przed a po. Różne. Ujęcia te same. Jeszcze tu akurat w tej części to było dla osób zatrzymanych. Tu jeszcze mieliśmy pomieszczenia dla robotników. Panie burmistrzu, jak wrażenia, bo ten budynek to pozostawiał wiele do życzenia przez lata. To fakt. Byłem tutaj wcześniej, ale byłem też w czasach, kiedy był jeszcze przed remontem, także robi tutaj ogromne wrażenie. Gratulowałem panu komendantowi sukcesu w remoncie tego budynku, bo to się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby ten budynek doprowadzić do takiego stanu, jaki jest w tej chwili. Także i wewnątrz, i zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie. W tej chwili też jeszcze wspólnie zadbamy o to, żeby urządzić teren wokół. Ranga posterunku już jest wyższa niż rewiru dzielnicowych. Będzie większa obsada i to na pewno będzie miało też wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie tutaj Miejskiej Górki.